Cześć kochani, tu Fitness Anytime and Anywhere by Marzena. Dziś pojawiam się na YouTube nie z kolejnym treningiem spokojnie, tylko kontynuacją moich vlogów podróżniczych. Niestety na początek naszej wycieczki Matka Natura postanowiła nam zafundować dość gęstą mgłę, przez którą prawie nic nie było widać. Ale jeżeli myślicie, że będę marnować Was czas na nieudaną wyprawę, to mnie jeszcze nie znacie. Albo już się grubo mylicie. Gęsta kotara w postaci mgły szczęśliwie dość szybko się odsłoniła, więc w tym vlogu spodziewajcie się samych niesamowitości. Zróbcie sobie popcorn i dajcie się porwać do stanu Michigan w USA na rejs po jeziorze Superior i oglądanko przepięknych formacji skalnych Pictured Rocks. Zaczynajmy! Pictured Rocks najlepiej podziwiać od strony wody. Można wykupić sobie wycieczkę kajakową lub cruise, który akurat my sobie zafundowaliśmy. A co? W cenę takiej 2-3-godzinnej wycieczki wliczony jest rejsik wzdłuż południowego wybrzeża jeziora Superior z narracją w języku angielskim, podczas którego można podziwiać spektakularne formacje skalne, których rzeźbienie przez siły Matki Natury zaczęło się już 800 milionów lat temu, w erze przedkambryjskiej i trwa do dziś. Wielobarwne, dramatyczne, wapienne klify, łuki skalne, jaskinie podwodne, skały ostańcowe, piękne plaże oraz przecinające to wszystko wodospady. Trasa to jakieś 40 mil w obie strony. Pictured Rocks Cruises Incorporation to jedyna firma autoryzowana do prowadzenia takiej działalności przez National Park Service, czyli formację nadzorującą te tereny. Wycieczkę tą sugerują zarezerwować z większym wyprzedzeniem, gdyż nam już dwukrotnie udało się nie dostać biletów na zaplanowany pobyt. Brawo my! Najlepszą porą dnia są godziny popołudniowe, gdyż to właśnie wtedy będziecie mieli szansę oglądać te malownicze skały w najbardziej komplementarnym oświetleniu – promienie zachodzącego słońca. Za chwilę dowiecie się też, dlaczego nie polecam porannych rejsów. Zanim zapakujecie się na cruise, sugeruję wstąpić do małego sklepiku znajdującego się na parkingu i zorientować się, którego z tych niezbędników zapomnieliście ze sobą zabrać. Okulary słoneczne, rolnetka, aparat fotograficzny, jeśli nadal obsługujecie telefon z klapką, ciepłą bluzę lub wiatrówkę, w zależności od pory dnia i roku, ale uprzedzam, nawet w cieplejszych miesiącach na pokładzie bywa bardzo wietrznie. Tu przychodzi mi do głowy nakrycie głowy, ale uwaga na zwiewne kapelusze, bo mogą przeminąć z wiatrem. No i w zależności od roku, w którym przypadnie Wam zaszczyt załapać się na cruise, konieczna będzie maseczka na twarz i krem do opalania, żeby się głupio nie opalić. Dzisiaj mamy zaplanowany cruise na Pictured Rock, ale pogoda niezbyt wypaliła. To był jedyny dzień, gdzie myśleliśmy, że na pewniaka będzie słonecznie, a jest taka mgła, że chyba nawet jak podpłynie pod samą skałę, to nie będziemy nic widzieć. Ale zobaczymy. Mamy jeszcze godzinę. Na razie możemy tylko współczuć tym ludziom, którzy już są w kolejce na cruise, bo oni pewnie niewiele zobaczą, a nam może się coś uda, a jak nie, no to nie wiem, kupimy jakieś pocztówki. O, taką mamy sytuację. Widać tylko statek i tyle. To jest chyba, no nie, poza jakąś pogodą sztormową, w którą pewnie cruise by nie wypłynął, najgorsze co może być. Raz nam się takie coś trafiło na Grand Canyon i po kilkugodzinnej przejażdżce nie widzieliśmy Grand Canyon, a staliśmy przy samym klifie, że tak powiem. No zobaczymy. A tu są takie mniejsze wycieczki właśnie na Chapel Rock, na której już byliśmy, i drugie to jest to Miner's Castle. Także też pewnie fajna wyprawa i z tego co widzieliśmy, to one się tam zatrzymują na chwilę, można wtedy poodpoczywać na tych plażach. No ale dzisiaj wtopa, wtopa
podoba. Tak to kiedyś wszystko wyglądało i no troszkę się zmieniło. Ale dalej tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą zabudowę miasta, to wygląda to wszystko dołująco. Miss Superior. A tam jakiś bezdomny człowiek odpoczywa po godzinnej przejażdżce. Nie będziemy go budzić. Może go tylko okradniemy. Fajną ma czapeczkę. A tam jest nadzieja. Nadzieja w tej małej kuli, że przebije się przez te wszystkie zamglone klimaty i nam oświetli nasze pictures. Ludzie, którzy wynajęli te wczesno-ranne kruzy, wyglądali na troszkę zdołowanych. Cały kruz to jakieś 2,5 godzinki i z tego, co poinformowali nas e-mailem, wypływają, czy pada, czy świeci słońce, więc nie ma zmiłuj. Na wypadek pewnie wysokich fal, z tego, co wiem, to albo rezygnują z wycieczki, albo nie wypływają na głębsze wody, żeby... No, niektórzy mają chorobę morską, także myślę, że widoki też nie byłyby interesujące. I co jeszcze o tych kruzach? My wykupiliśmy taką troszeczkę dłuższą wycieczkę, gdzie będziemy jeszcze oglądali dodatkowy wodospad i no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy godzinkę do startu, a potem płyniemy. Wszystko Wam pokażę. Proszę, jaki kapitan stoi na czele. Proszę, na dziobie, o, niczego sobie. Taki pewniaczek. Także kolejka się robi większa. Myśmy myśleli, że mamy pecha, żeśmy się spóźnili na ten ranny cruz, ale teraz nie jest tak źle. Cały dzień ma być zachmurzony, ale znając naszego fuksa, to tak nie będzie. A tutaj też taki jest mały odcinek, piękna plaża. Można sobie wyjąć kocyk, matę, nagrać jakiś trening albo po prostu popływać. I jest pięknie. O, i tu są też picture rocks. To są te picture rocks? See the whole captain going down the ship thing? Totally outdated. And I don't believe in it. I am just joking around. For the people sitting downstairs in the main cabin, your life jackets are located in two rafters on either side of the cabin as you walk through the doors. Witek, smile. Uśmiechnij się po zdjęciu. Się śmieć. Jak więc za chwilę zobaczycie na załączonych obrazkach, dość gęsta mgła z początku uniemożliwiała nam zobaczenie czegokolwiek. Ale załoga zachowała się bardzo profesjonalnie, na wstępie wyjaśniając, że będą się starali wypłynąć nieco głębiej z nadzieją, że widoczność się poprawi. Oraz, że jeśli tak się nie stanie, wszystkim pasażerom oddadzą połowę pieniążków.
Muszę przyznać, że to bardzo nas zaskoczyło, zwłaszcza, że jak widzicie, wszystko dzieje się w 2020 roku i kruz musi funkcjonować przy 50% zapełnieniu statku, co na pewno nie jest zbytnio opłacalne. No więc płyniemy pod wiatr, przez mgłę i po kilku minutach docieramy do pierwszego przystanku. Miner's Castle. Jeden z najbardziej znanych ostańców reprezentujących malowniczą linię Pictured Rocks National Lakeshore. Jest to jedyny punkt, do którego prawie można podjechać samochodem. Niszczące siły erozji skalnej dramatycznie niedawno zmieniły kształt tego ostańca, kiedy w 2006 roku odpadła jedna z charakteryzujących go dwóch wieżyczek. Jak już wspomniałam, drugą alternatywą do podziwiania tych klifów jest wycieczka kajakowa. Rozważaliśmy taką ewentualność, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na kruz, ponieważ dostępne terminy nie zgrały się z naszym planem. W tym momencie uznałam to za niezłego fuksa, ponieważ było zimno, wietrznie i wolałam nic nie widzieć z łodzi niż z przemoczonego kajaka. Ale jeśli cierpliwie dotrwacie do końca vlogu, zobaczycie sami, dlaczego już niedługo zżerała mnie zazdrość, patrząc na każdy przepływający kajak. I zżera mnie nadal. Kolorowe, wystające nawet na 200 stóp ponad poziom wód jeziora Superior Cliffy Pictured Rocks rozciągają się na długość 15 mil wzdłuż linii brzegowej od Sand Point na zachód po Spray Falls na wschód. Najbardziej spektakularne kolorowe skały można podziwiać zaraz po ominięciu Miner's Beach. Nazwa Pictured Rocks pochodzi od minerałów, które ubarwiają i tym samym dekorują ukształtowaną przez wielomilionowe zmiany klimatyczne powierzchnię piaskowców. Można tu obserwować przepiękne kolory podkreślające wielowarstwowość tych rzeźb skalnych. Żelazo odpowiada za ich czerwień i ognisty odcień pomarańczy. Miedź wystraja klify w barwach niebiesko-zielonych. Mangan to specjalista od brązów i czerni, a limonit podkreśla jeszcze to wszystko białymi akcentami. Thank you.
Co? Jak schodzimy? Wjeżdżamy do środka? No. O, ja. Teraz będzie fajnie. Wow. To jest niespodzianka. Może na chwileczkę. Proszę, wjeżdżamy do środka. Aha. Nie, no jak do środka? Tam nie ma takiego liter. Podjedziemy po prostu blisko. O, popatrzcie, tam ktoś kajkuje. W krzakach ludzie, ale jaja. To jest fajne. Nie, no tu jest cudnie. O, wszyscy patrzą do góry, ale tutaj kolor tej wody. O. They jump all day for it.
Kajakowanie wzdłuż wybrzeża to z pewnością optymalny sposób na poznanie tych skał, gdyż umożliwia nie tylko obserwację z daleka, ale też zbliżenie się do nich, żeby dokładnie przyglądnąć się wszystkim szczegółom. Optymalny, o ile tylko pogoda jest udana. I tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Warunki atmosferyczne przy tak dużych zbiornikach wodnych jak jezioro Superior są nie tylko trudne do przewidzenia, ale i często zmienne z godziny na godzinę i jak widzieliście, nawet z minuty na minutę. Tą opcję zwiedzania Pictured Rocks polecam Wam z całego serca, ale tylko wówczas, jeżeli macie bazę w tej okolicy na przykład 2-3 dni. Dlaczego? Organizatorzy wycieczek kajakowych mają oczywiście Wasze bezpieczeństwo jako priorytet, więc słusznie zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy na krótszą lub odwołania wycieczki w ostatniej chwili lub nawet w trakcie jej trwania. Oczywiście najpierw musi być ku temu powód, taki jak na przykład wysoka fala, bardzo deszczowa pogoda, inne zaburzenia atmosferyczne. Istnieje wówczas możliwość przełożenia wycieczki na inny dzień, zwrot kosztów i rezygnacja z tej frajdy lub obranie innej trasy, prostszej, no i tym samym bezpieczniejszej. Wycieczki kajakowe z pewnością ucieszą zarówno zapalonych sportowców, zwłaszcza ta 6-godzinna, z godzinną przerwą na lunch na bezludnej wyspie, jak i przeciętniaków. Ale uwaga, minimalny wiek to 8 lat. Wycieczka trwa 3 godzinki, więc przygotujcie się na kilkugodzinne machanie wiosełkami pomiędzy łukami skalnymi, ścianami klifów, podglądanie wraków statków, łódek oraz ocieranie się o jaskinie wodne. Myślę, że warto się na taką wycieczkę przygotować, no i porobić na przykład kilkanaście pompek przed oraz nastawić na tak zwane nic nie robienie następnego dnia. Bo rączki będą mocno bolały, kochani, zwłaszcza jeżeli jezioro będzie lekko pofalowane. Teraz dla wszystkich, którzy dotrwali do końca, coś szczególnego. Punkt wycieczki, którego ja osobiście nie zaliczyłam, ale z całą pewnością byłby priorytetem tego wyjazdu, gdybym natknęła się właśnie na taki vlog przed wyjazdem. The Grand Isle, czyli prymitywna wyspa znana tylko przez lokalnych i dociekliwych turystów z naturalnych, pięknych terenów, 300-stopowych klifów oraz ciekawej historii. Nie ma na niej dróg asfaltowych, więc i też żadnych pojazdów motorowych. Znajduje się na niej The Grand Isle National Recreational Area. Wyspa zajmuje teren 13 500 akrów. W miesiącach letnich można się na nią dostać promem, który regularnie kursuje z Munising. Niewielka część wyspy, tak zwany thumb, czyli kciuk, jest własnością prywatną. Tu znajduje się Grand Isle East Channel Light z 1868 roku. Ta latarnia operowała aż do 1913 roku i również jest własnością prywatną. Możemy ją obserwować z lądu lub z wody. Dlaczego wspomniałam o tej wysepce? Bo mam obsesję na punkcie wysp. Można na niej tutaj kempować, łowić ryby, polować, wędrować po lasach lub jeździć na rowerze górskim. Uwaga! Obecne są na wyspie czarne niedźwiedzie, z którymi w razie konieczności musicie sobie sami jakoś poradzić.
maszeruje znowu lasem Baby Jagi. Dosłownym przypomnieniem.